Witam serdecznie w kolejnej części Diablo 4, a w zasadzie odcinku serii Diablo 4, w którym to zagłębiamy się do tego grobowca. Ścigamy Lilith i Venardę. Venarda jest matką tejże tu niewiasty i jest ściągnięta chyba w roli jakiejś ofiary, no ale to się okaże dopiero. Może się okaże właśnie w dzisiejszym odcinku. Jestem Spooky i zapraszam serdecznie. No dobra. O, pułapka. A szybko zareagowała, zatrzymałem się na chwilę tylko. Venarda, jak Veranda trochę. Ścigamy Verandę. O ty kurde. O! Myślałem, że go pominę. Znowu małe kółko. Nayrella to w sumie taka trochę, jesteśmy jej ostatnią deską ratunku, chyba że sama ta postać jest no nie do końca tą, którą się podaje, za którą się podaje. Stara brama. Różne znaczki są, tam wcześniej był człowiek, teraz mamy. Eliera, wygląda jakby użyto tego samego rodzaju magii co poprzednio. A nie, to zawsze jest człowiek, myślałem, że tam był mieczyk. Dobra, zobaczmy. Nadciągają demony, musimy się przebić. Chyba dam radę ją rozproszyć. To my musimy ciebie bronić. O! Dobrze. Bo coraz bliżej jesteśmy tego jeziora. Czarne jezioro, to tak było. Wybrzeże żałoby. To jest to, co widzieliśmy z góry, jak rozumiem. Tak, to jest ten obszar. Cyk, cyk, cyk. A, tu będzie pewnie ta brama zamknięta.
No dobra, ale zobaczmy, upewnijmy się. Są silni. Ale tu byliśmy. Przynajmniej mam takie wrażenie. To jest ta brama, tylko jest tym razem otwarta. No dobrze mówię. Przeteleportowanie się sprawiło, że się zrespawnowały otworki. No okej. Wybrzeże żałoby. O, tu coś jest. Jest coś, nic. O, jest kolejna płyta. Napis na bezgrany kredą. Bernardy. Cóż za słodki smak. Lilith poprosiła mnie o pomoc przy rytuale. Kapłan z eskorty nie opierał się, tylko się modlił, gdy wykorzystałyśmy jego krew. Moja dłoń wciąż drży, a w kościach tańczy wielka moc. Teraz kroczę ścieżką naszej stworzycielki. I zabiła go. Zabiła go i w ten sposób... Za mało krwi. Nigdy nie dość krwi. Będę za tobą podążać po krańce sanktuarium, matko. Okej, okay, czyli ona tu czeka. Ciekawe, jak córeczka na to zareaguje. To jest ten kapłan. Martwy kapłan. Wykrwawił się z głębokiej rany na szyi. Odrzynała. Pewnie wchodził w skład eskorty wysłanej przez Vigo. Nie ma w nim nawet kropli krwi. Co ona zrobiła? No i jest. No i jak córeczka zareaguje? Jest cały rytuał rozpisany chyba. Śmiało, jestem z tobą. Matko? Nairelo? Przybywacie w samą porę. Na drugim brzegu jeziora leży nekropolia pierworodnych. Skarbnica wiedzy i magii. Otworzyłam drogę dla Lilith, ale sama nie zdołałam przejść. Ja nie mam w sobie niebiańskiej iskry. Przestań, ale już prawie ją wykrzesałam. Muszę tylko... Matko, przestań! Nie widzisz, co Lilith z tobą zrobiła? Piszesz własną krwią. Ona mnie przebudziła, moja sroczko. To, co mi pokazała, nie jestem w stanie tego opisać, ale zrozumiesz, kiedy skończę. Nie obchodzi mnie, co ci pokazała. Proszę, chodźmy już stąd. O, teraz rozumiem. Tak, sprytna z ciebie, sroczka. Chcesz mnie wywabić i przywłaszczyć sobie moją pracę. O Jezus, ciapła ją. To moje odkrycie, nie twoje. Nakreślę te runy waszą... Oho. Przestać. Dobra, jak ją otworzyć z tej bańki? Ale kurde, piekielne córy mocne. O, dobrze, przyszła druga. Przytul się do niego, do niej. No już, umieraj.
O, czyli zabijanie potworów działa. Oho. Oho. O nie, nie. Ogłuszyło mnie. O, znowu ogłuszyło mnie. Tarczę sobie zostawię na później. O kurde. Nie jestem jeszcze gotowy. Ej, ale spadłowa. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Co tu się dzieje? Jestem jeszcze gotowy. Muszę uciekać przed nim. Przy? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. O, no już starczy. Odwal się. Ła, 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 ła. Ostatni potek. Tak nie może być. Jestem jeszcze gotowy. O, o. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Kurde, sięga mnie, no. Dobra. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Nie jestem jeszcze gotowy. Chodźcie teraz. O nie, 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 tego nie chcemy wchodzić. No nie w ciebie, w tych. Dobra, coraz łatwiej. Dobra, gin. Gin. Kurde, kolejny.
Wywrócił się, tak? To jest... o to chodzi. Nie jestem jeszcze gotowy. O, udało się. Umiera? Nie, nowe. Przykro mi. Chciałaś mnie chronić. Nie chcę cię nienawidzić. Staram się. Naprawdę. Lilith nam za to wszystko zapłaci. Czyli mamy kompana. Potrzebujemy błogosławionej krwi. Wróć do swojej pradii. Niech ci pobłogosławi. Zrób co konieczne. Błagaj, jeśli będzie trzeba. Moja matka rozpoczęła ten piekielny rytuał. Zamierzam go dokończyć. Spotkajmy się w Mistralowym lesie. Dlaczego akurat tam? Jest tam ukryta Horadrimska krypta. Odnalezienie tego miejsca było dla niej najważniejsze. Nie żeby to miało teraz znaczenie. Może pomoże to jakoś w rytuale. A jeśli nie, to przynajmniej pochowam ją tam, gdzie chciałaby spocząć. Potrzebuję czasu. Przepraszam. Muszę pobyć chwilę sama. Okej. To chyba możemy... O, dostaliśmy coś. A co to za scroll? A, to jest przedmiot po prostu. Właśnie 3 inteligencji. A możemy dorzucić. Też możemy podmienić chyba. Nie. Do góry? Do góry. Tu się tak nie da. Co, nie ma wyjścia takiego od razu? No dobra. Cyk. Ale może na tak. I tu. A tu mamy kilka zadań dodatkowych, którymi się powinniśmy troszeczkę zająć w tej chwili. Mamy 3, tu było jakieś wcześniej. No trzeba je chyba pobierać w momencie, gdy się na nie natrafi, bo znikają z mapy. A jeszcze tu? Jakbyśmy wzięli? Cyk, cyk. O, nie ma. Dobra. Ty masz chyba zadanie dla nas, albo ty. Olesia, jakie świadczysz usługi? Zapewniam stałą dostawę, że tak powiem, okazów dla pobliskich duchownych. Jednak ich pragnienie wiedzy stało się bardzo niebezpieczne do zaspokojenia. Potrzebuję nienaruszonych serc guli z okolicznych terenów. Pobliskie żarłoczne truposze są bardzo szczególne. Potrafią reanimować się przy pomocy zaledwie kilku kropel krwi. Sama spróbowałabym je zebrać, ale bardziej przywykłam do obcowania z martwymi nieboszczykami. Bardzo doceniam dyskrecję i sowicie ci ją wynagrodzę. Okej, czyli będziemy gule kłuc. Żarłoczny trup. Mamy zaznaczone to na mapie? A, cały obszar. Dobra, idziemy. Z Krystyną se pogadamy później. Tak samo z tą drugą osobą. Zróbmy kłeścika. Aż trzeba zebrać.
nie powinno być problemu. Bo wypada tego na potęgę. Idziemy z powrotem. Wychodzi na to, przynajmniej na razie, to też możecie mnie poprawić, ale wychodzi na to, że te questy są niepowtarzalne i zapewniają tak jakby dodatkowy element rozrywki. Te questy dodatkowe, nie? Wracam z sercami. Doskonała robota. Serca guli zdają się ostatnio fascynować duchownych. To nic dziwnego. Zrozumienie wroga to pierwszy krok do jego pokonania. Najprawdziwsza prawda. Sławę jakąś sobie rozwijamy przy okazji. O, i krzynkę dostaliśmy. Różdżka. No, tak średnie te różdżki, te sztylety się wydają lepsze. Dobra, Krystynka. Co cię trapi? Mój mąż, Fiodor, wyszedł z domu w środku nocy. Słyszałam, jak z kimś rozmawiał, z inną kobietą. Wyszłam do nich, ale uciekli w stronę dziwnego światła w lesie. Nie było ich całą noc. Myślę, że czas najwyższy, żeby za nim iść. Ale niebezpiecznie tam jest. Pójdziesz ze mną? Oczywiście, do lasu z niewiastą. Jakby no... No chodź! Chodź! A sama? Nie, dobra. Gdzie to, to, to? W dół troszeczkę. A się wysypało diamentami. O, czyli będą te diamenciki do przedmiotów, jak rozumiem. Leczą się od nas. Poziom. Mamy już na maksa. Sobie tą kulę rozwinę. W tamtą stronę, okej. Tak, spokojnie stoi, nawet nie pomoże, no. Kostur. Halo, Fiodorek jest bez skóry. Fiodor? Co się stało? No łapaj ją! O, uciekła. O niebiosa! Nie! Nie! Ach, widok.
widziałem. Taka przyjemność. Taki ból. Muszę mieć więcej. Co? Fiodor? Jak to możliwe, że ty... Co, żyjesz dalej? No też się dziwię. Proszę, dorwij kobietę, która mu to zrobiła. Więcej. On chce bólu więcej, on lubi ból. Dobra, według mapy to ona jest gdzieś tam. My się wyleczmy. O jest, czeka. Nic dziwnego, że Fiodor czuł do mnie chuć. Ale przecież... dałam mu tylko to, czego pożądał. Jego próżna dusza została wdarta przez agonię i ekstazę, ale ciało jest nieugięte! Nie mieszaj się! Sukup. A, wiedziałem. Buciki. Zobaczmy ten kostur też. O, sporo inteligencji. Więcej obrażeń, jeżeli ktoś ma ograniczoną kontrolę. Dobra, ale co stracimy? No to można zamienić. Na tym poziomie jeszcze czy niebieski, czy żółty, to wiele nie zmienia. Dobra. Wracamy tam. Ło. Legendarne zapasy. Ty zasługujesz na coś znacznie gorszego niż łaska, którą właśnie ci okazałam. Oho. Czyli się zorientowała, że to z pożądania jakiegoś. Ta kobieta była demonicą. Nikomu już nic nie zagrozi. Jeśli pragniesz nagrody, to weź sztylet z jego piersi i zostaw mnie. Kurde, biorę pewnie. Jemu to i tak jest potrzebne już. Spokój. Może go zabiję dzięki temu. Ból, 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 ból. Dobra, cały czas się rusza niby. O tu, oj, z miejsca na kryształ. Wow. Dobra, jakbyśmy zrobili tak. Tak. No to teraz się opłaci. A jak można dorzucić tu kryształy? Może ci podpowiedzieć. Nie będę płakać. Oszczędzi mi to roboty. Ale trzeba będzie wrócić też po ten trzeci quest. Całkiem daleko jesteśmy. Dobra, przemieśmy się tam.
I zobaczmy, o co chodzi z tym ostatnim. A może jeszcze dałoby się tu coś posprzedawać? O, jaki handlarz karczemny. Dlaczego kopalnie są zamknięte? Odpowiedź zmienia się w zależności od tego, kogo zapytasz. Jedni mówią o demonach, inni o wilkołakach. Nie, żeby to miało znaczenie, bo efekt jest jaki jest. Zamknięte kopalnie i ludzie bez pracy. Okej. Jak udaje się przetrwać Jeleśniu? Głównie dzięki katedrze, choć ludzie nie chcą tego przyznać. Są zbyt dumni. Nie chcą ich tutaj, ale wiedzą, że nie przetrwają, jeśli rycerze odejdą. Chyba dobrze sobie radzisz. Chyba nawet lepiej niż powinnam. Ciężkie czasy mają to do siebie, że ludzie szukają chwili zapomnienia. Chcą się napić, pograć w kości. Lepsze to niż wciąż robić pod siebie ze strachu, nie? Niby nie. Masz jakiś handel, coś? To nie ty handlujesz? Ty handlujesz, ale kurioza. Ojej, mam niby tych kryształków, ale myślałem, że mogę sprzedać coś u ciebie. Dobra, interakcja. List pielgrzyma. Wrzucony jest list pielgrzyma. Rozpoczynam pielgrzymkę z Leśna. Zamówienie modlitwy dziękczynnej w przydrożnej kapliczce zapewniło mi błogosławieństwo na drogę. Okej. Idziemy. Mam jakieś kowali. Można u ciebie sprzedawać? Można. Sprzedaj, sprzedaj. Nie na sprzedaż? Czemu? To ciekawe. Otrzymałeś piromancję. Defensywa. Magiczny przewodnik po hartowaniu. No to trzeba coś tu chyba zrobić. Naucz się. Schemat opanowany. Schemat się nauczyłem. Okej. Pewnie będę mógł przedmiot gdzieś tam u kogoś upiścić. Powiem szczerze, że jestem tak przyzwyczajony do tego, co było w trójce, że nie do końca ogarniam złożoności, jakie tutaj panują. I jakby nie obrażę się, jeśli ktoś oglądający to, a ogarniający lepiej ode mnie, po prostu podpowie, po co, gdzie szukać. Może być w komentarzach, ja wiem, że to później dopiero gdzieś tam pokażę, ale zawsze się ta wiedza przyda. To jest dość małe okienko, gdzie powinien tego szukać. Czy mam już dwie rzeczy, które w razie czego można mi podpowiedzieć, a których wiem? To jest jak załadować kryształ do przedmiotu. A druga to jest jak wykorzystać schemat, który znaleźliśmy. A zmów modlitwę, dobra, przed kapliczką. Tu? To jest tu modlenie się? Nie. A tu? Proszę, prawo puste. Dzięki, pa, za mną. Jak się pomodlić? Nie. Aha, zapraszam. Witaj. Będzie witaj. Nie. Dziękczynną. No to może podziękować po prostu trzeba. Dziękuję. Ha,
Eliksir szybkości, eliksir odporności na truciznę. O, a gdzie to się podziało? Dobra, wróćmy do miasta. Dobra, zrobiliśmy zadania poboczne, które tu gdzieś widzieliśmy. Tu gdzieś kiedyś było jakieś, po drodze. One znikły. No i myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Serdecznie zachęcam do oceny go. Może komentarza, może subskrypcji. No i widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.